Witam. Widzę, że przyjechała pani pociągiem. Tak, z Valadilajny. Dawno nie widziałem już tu pociągu. Studenci. Czy przyjechali z panią studenci? Nie, podróżuję sama, no prawie sama. Pamiętam, jak na początku jesieni pociągi przywoziły dzieciaki z całego świata na studia zoologii, botaniki, paleontologii i tych innych. To był wspaniały uniwersytet. A czy dziś nie jest wspaniały? Dziś? No... Czy długo pracuje pan jako zawiadowca na stacji w Barkstadt? Nigdy nie miałem innej pracy. Proszę mi powiedzieć, czy pani jest szefową tego pociągu? Nie, to znaczy nie wiem. To o co pani chodzi? Przyjechała tu pani może poszperać w książkach na uniwersytecie? W pewnym sensie tak. Zawsze szukam nowych informacji. Nie wydaje się, żeby wiedziała pani dużo. Co do tego pociągu, to będzie blokował dojazd, jeśli go tam pani zostawi, to pewne. Tak naprawdę to jestem prawnikiem i prowadzę całkiem niezwykłe dochodzenie. Dochodzenie? Hej, pani wie, ja jestem tylko zawiadowcą stacji. Nie orientuję się za bardzo. Cóż, nigdy nie wiadomo. Każdy może okazać się ważny w tej sprawie. No, nikt mi tak naprawdę nigdy nic nie mówi, więc moje ręce są czyste. Nigdy nie mówiłam, że nie są. Czy długo pracuje pan jak... Właśnie wracam z rozmowy z rektorami, którzy nakazują mi jak najszybciej usunąć pociąg ze stacji. Wiedziałem, że tak powiedzą. Przepisy są przepisami i trzeba ich przestrzegać. Lepiej nie wpadać w tarapaty z administracją uniwersytetu. Oczywiście. I tak mam już dużo zmartwień na głowie. Co mam w takim razie robić? No, proponuję przesunąć pociąg. Ale tak jak mówiłam, sprężyny w pociągu się rozkręciły. Każdemu się wydaje, że to moja wina. Silnik lokomotywy nie działa, to prawda. Ale może jest jakiś sposób na ruszenie pociągu? To jest jakiś pomysł. A co miał pan dokładnie na myśli? Nic. To tylko tak. A swoją drogą nie powinna pani tu chodzić. Mam robotę do zrobienia. Tak jest. Czy przypadkiem nie jest panu znajome nazwisko Hans Vorarlberg? Oho, czy naprawdę myśli pani, że pamiętam jedno imię z tysięcy, które przewinęły się przez tę stację? Najwyraźniej pańskim zwierzchnikom nie podoba się obecność mojego pociągu na stacji. Ciężko się z nimi dogadać, prawda? Nie to, że ciężko im dogodzić, ale im mniej mam z nimi do czynienia, tym lepiej. Ptaki są spokojniejsze od pracodawców, a szacunek dla przepisów daje spokój umysłu. Te wszystkie ptaki na stacji, to jest wspaniałe. To nie jest zwykła stacja, panienko. O nie, te ptaki to część prestiżowej kolekcji ornitologicznej Uniwersytetu Barkstadt. Przez lata ptaszarnia napełniała się najpiękniejszymi gatunkami ptaków z całego świata. A ja również nie jestem typowym zawiadowcą stacji. Odpowiadam za ten mały świat, a to niełatwe zadanie. Wierzę panu. Wie pani, co jest najtrudniejsze? Najtrudniej utrzymać harmonię między gatunkami. Pewnego dnia pewien podróżnik przywiózł parę kukułek z Amazonę. Ho, ho, ho! Czy to był zły pomysł? Koszmarny! Zapewne wie pani, że kukułki składają jajka w gniazdach ptaków innych gatunków. Co więcej, wypychają z gniazd jaja gospodarza tak, by matka ptak opiekowała się tylko ich potomstwem. Cholerne kukułki! Koszmarne! Rozumiem, o co chodzi. To podstępny ptak. Nie mogliście tego powstrzymać? Wydział objął ten gatunek ochroną. Gdyby nie nasz mechaniczny orzeł, stalibyśmy na krawędzi wielkiej katastrofy ornitologicznej. Macie tutaj automat? Cud techniki. To orzeł zawieszony w powietrzu na szynach. Przelatuje i pikując zbiera jajka pasożytów. Ale od kilku lat niestety jest zepsuty, a ja nie mogę sam zbierać jajek. Dlaczego?
Ja? Nie mogę wspinać się na tę konstrukcję. Kilka miesięcy temu spadłem i nadal łamie mnie w krzyżu. Nie wspomnę o częstych zawrotach głowy. Mogę tylko spoglądać w górę i... O! Biedaczysko, to musi być trudne. Najgorsze są te kukułcze jaja, zawalające gniazda. Wkrótce rektorzy, oni się dowiedzą. Nie ma gdzie ich trzymać. To duży kłopot. Martwię się. Och, jak się martwię. Gdzie mogę znaleźć winorośle Savignon? Nie ma ich tu, to pewne. Nie wiem, o czym pani mówi. To towar z Amazony. Wie pan, jak na kogoś, kto nie wie nic o tej roślinie, wydaje się być pan bardzo dobrze poinformowany o tajemniczym kraju pochodzenia tej rośliny. Och, Amazonę, Peru, Papua, Nowa Gwinea, dla mnie to wszystko jedno. Muszę iść do pracy. Poczekaj, nie odchodź. Wiesz co, chyba nie był ze mną całkiem szczery. Panie zawiadowco, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska pomoc. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty? Nie. Co? Jestem doprawdy bardzo zajęty. Ale dobrze, już dobrze. Poświęcę pani chwilę mojego czasu. Żeglarze z barki twierdzą, że odholują mój pociąg stąd, ale żądają za to pieniędzy. Nie mógłby pan wspomóc mnie kilkoma dolarami? Byłabym bardzo wdzięczna. Panienko, doprawdy, zadziwia mnie pani. Obcego prosić o pieniądze to jest... Dobra. Pieniędzy potrzebuję po to, by usunąć mój pociąg z pańskiej stacji, ponieważ mój pociąg blokuje pańskie tory, przeszkadza pańskim ptakom i denerwuje pańskich szefów. Proszę pani, jestem tylko zawiadowcą stacji. Mam swoje problemy, a pani ma swoje. Szukam pewnej soczystej jagody. Nie wie pan, gdzie mogłabym ją znaleźć? Proszę pani, na stacji nie ma żadnych jagód Savignon, ani nawet winorośli Savignon. Zabawne, że pan o tym wspomina. To dokładnie to, czego szukam. Winorośle Savignon. Savignon, malinki, porzeczki. Dla mnie wszystkie są takie same. Nie hodujemy tu żadnej z nich. Wie pan, przeczytałam bardzo ciekawą książkę, w której piszą, że rzadka winorośl Savignon jest tak naprawdę kultywowana tutaj, w samej słynnej ptaszarni Uniwersytetu Bergstadt. No, skoro tak napisano w książce, to... Proszę nie wierzyć w to, co pani czyta. Nie wiem, jak to się dzieje, ale nie wydaje mi się, żeby mówił mi pan prawdę. Co to ma znaczyć? Nic nie wiem. Skąd mam wiedzieć, gdzie można znaleźć to głupie wino? Proszę iść porozmawiać z profesorem, jak on się nazywa, Ponsem, paleontologiem. Ale to pan zawiaduje tą stacją i to pan powinien wiedzieć o tym najlepiej ze wszystkich. Nikt mi nic nie mówi, nic nie wiem. Proszę iść porozmawiać z tym staruchem z włosami w nosie. Nie będę już panu więcej przeszkadzać, panie zawiadowco. Witam w Bergstadt, panienko.
Co chciałaby pani wiedzieć? Czy nie orientuje się pan, gdzie w Barkstadt przechowywane są rośliny Savignon? A dlaczego myśli pani, że tu są? Przeczytałam o tym w bibliotece. Proszę pójść do zawiadowcy. Jeśli taki krzew tu jest, on będzie wiedział lepiej niż ktokolwiek inny. Ależ on właśnie przysłał mnie do pana. Wydawało mi się to dziwne, ale on stanowczo polecił zapytać paleontologa. Pan jest tu jedynym paleontologiem, nieprawdaż? A tak, tak, rzeczywiście. Cóż za dziwne zachowanie. Cóż, myślę, że się pomylił, to wszystko. Nikt mi tu o niczym nie mówi. Być może warto spytać rektorów. W końcu oni kierują uniwersytetem. W porządku, dziękuję. Zostawię pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham! Ach, skądże? Nie, moje dziecko. Panowie, wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały problem. Mały problem? Mały problem? Każdy tu ma teraz małe problemy. Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego. Ani pociągów z opuszczania stacji. Czy jesteście pewni, że w Barkstadt nie ma roślin Savignon z Amazonii? Właśnie rozmawiałam z zawiadowcą stacji i paleontologiem, a to, co mi powiedzieli, niezbyt mnie przekonało, że tu ich nie ma. Jesteśmy zgodni co do tego. W Barkstadt nie rosną żadne rośliny Savignon. Zrozum, panienko, że winorośl Savignon z Amazonii to rzadki krzew, który wymaga specjalnych warunków dla wzrostu. To prawda. Warunki, w których trudno ją rozmnażać. Uwierz mi. Trudno, ale nie niemożliwie. Na szczęście nasz ogród okazał się odpowiedni. Wasz ogród? Więc w Barkstadt znajduje się ogród? Ogród? No, jeśli jakiś miałby być, to taki malutki ogrodzik za stacją. Ale nasz zawiadowca byłby z niego bardzo dumny. Z pewnością bardzo by o niego dbał. Wszystko rosłoby wspaniale, gdybyśmy byli w stanie go w ogóle uprawiać. A to wszystko zależałoby od jego zdolności ogrodniczych. Bylibyśmy z niego dumni i nie zapomnielibyśmy, jaką rolę odegrałby w tym paleontolog. Co w ogóle ma z tym wspólnego paleontolog? Proszę pomyśleć, jak bez niego i jego laboratorium moglibyśmy robić wino? To byłoby doprawdy, koledzy, dobre wino, prawda? Och tak, rozkoszny środek na zapomnienie długich godzin znoju i naszej ogromnej odpowiedzialności. Co rok z niecierpliwością czekalibyśmy na nadejście noworocznej produkcji. Jeśli was dobrze zrozumiałam, to w Barkstadt faktycznie rosną rośliny Savignon. Są uprawiane w ogrodzie za stacją, następnie przerabiane na wino przez troskliwego paleontologa, aż w końcu przyjemność picia należy do was. Jeśli się nie mylę, panowie, to macie tutaj małą, nielegalną wytwórnię. Panienko, doprawdy wyciągasz pochopne wnioski. Nigdy tego nie powiedzieliśmy. Wcale tego nie mówiliśmy. Mówimy w trybie przypuszczającym. Wiesz, używamy jeżeli i gdyby. Więc co by było, gdybym miała takie przeczucie? Jeżeli tak, to musiałabyś to zatrzymać dla siebie, oczywiście. Tak, gdybyś była tak miła i zatrzymała to w tajemnicy, to byłoby tylko małe, lokalne zmartwienie produkujące zaledwie kilka butelek co rok. Tak jest. Żaden tam interes w wersji grande. W
przeciwnym razie należałoby nas ukarać, więc moglibyśmy liczyć na twoją dyskrecję, prawda? Nie martwcie się, nie mam zamiaru mieszać się w cokolwiek. Pewni żeglarze zgodzili się odholować pociąg, ale nie mam pieniędzy, by im za to zapłacić. Zastanawiałam się, czy nie moglibyście mnie jakoś wspomóc na chwilę. Mogłabym zapracować na te pieniądze. Proszę poczekać, panienko. Musimy zająć się analizą zagadnienia. To prawda. Musimy zająć się tym zagadnieniem sami. Należy podjąć kolegialną decyzję. Mam nadzieję, że nie zniechęcamy tym panienki. Dlaczego nie? Jeśli pozbędziemy się pociągu. Daj słowo, że to dobry pomysł. Co macie na myśli, panowie? Zapewne po swoim przyjeździe zauważyła pani wspaniałą estradę zdobiącą główny plac uniwersytetu. Unikalny obiekt rzemiosła mechaniki, który od dawna nie działa. Niestety. Doprawdy nasze wspomnienia pięknych melodii są nadal jak żywe. Jesteśmy gotowi zaproponować pani nagrodę finansową za ponowne jej uruchomienie. Z przyjemnością. Co mam zrobić? Niestety, moja droga, czas i rdza zebrały swoje żniwo na tym uniwersytecie, a naszym automatom brakuje sprężyn. Ha, ha, ha! Ho, 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 ho! Więc będziesz musiała być pomysłowa. Prawdę mówiąc, w Barkstadt jest wiele skomplikowanych urządzeń, ale chyba zgubiliśmy instrukcje dotyczące ich działania. Jednak twój pociąg to wyjątkowo pomysłowy wynalazek, więc skomplikowane urządzenia nie powinny być ci obce, prawda? Co więcej, liczymy na twoją pomysłowość, panienko. Mam nadzieję, że okaże się godna waszego zaufania, panowie. Więc, moi drodzy koledzy, kolejna gładko rozstrzygnięta sprawa uniwersytetu. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już? Doprawdy, ale już ten czas leci. Bardzo dziękujemy, panienko, za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję, panowie. Panie zawiadowco, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska pomoc. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty? Nie. Co? Jestem doprawdy bardzo zajęty. Ale dobrze, już dobrze. Poświęcę pani chwilę mojego czasu. Stroił pan sobie ze mnie żarty. Bardzo dobrze pan wiedział, że winorośl Sauvignon rośnie w ogrodzie na stacji. Nie, nie, wcale nie. Nigdy nie widziałem tych pani chwastów w Sauvignon. Proszę nie kłamać. Wiem o tym. Pan i rektorzy są w zmowie, a laboratorium profesora zamieniło się w destylarnię. Macie tutaj miłą, malutką bimbrownię na boku. Bimbrownię? Chyba posunęła się pani za daleko. To tylko malutka produkcyjka na boku, to wszystko. Tylko dla nas, naprawdę.
Powinniście się wstydzić. Nie martwicie się o reputację tego wspaniałego uniwersytetu. Trzeba poinformować o tym władzę. Ale my nie zrobiliśmy nic złego, to nie jest zbrodnia. Proszę otworzyć bramy do ogrodu. Oczywiście, no problemo. Natychmiast, panienko. Proszę bardzo, może pani przebywać w ogrodzie, ile tylko zechce. A jeszcze jedno, nie jestem kłamcą. Muszę myśleć o reputacji uniwersytetu. Mam zwierzchników i muszę robić, co mi... Rozumiem. Proszę się nie martwić. Dziękuję pani. Na razie nie potrzebuję tego.
Proszę pani, proszę mi wybaczyć. Tak? Chciałbym przeprosić za to małe nieporozumienie. Ja przyniosłem pani butelkę wina, Barkstadt Sauvignon. Bardzo dobry rocznik. Proszę mi powiedzieć, jak je pani znajduje. Jest mi bardzo miło, dziękuję. Życzę pani szczęśliwej podróży. Dziękuję. Panowie, wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały problem. Mały problem? Mały problem? Każdy tu ma teraz małe problemy. Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego. Ani pociągów z opuszczania stacji. Panowie, udało mi się naprawić estradę waszego uniwersytetu. Estrada znowu działa! To wspaniałe wieści! Jesteśmy bardzo wdzięczni, naprawdę bardzo wdzięczni. Doprawdy! Tak, doprawdy bardzo wdzięczni. Będziemy wspominać twój pobyt z większą radością w sercach. A więc dochowajmy słowa danego przez nas. Ile potrzebujesz, panienko? $100, jeśli o tyle mogę poprosić. Nie no, to ale... Zgadzamy się przekazać ci wspomnianą wcześniej sumę, panienko. Możesz teraz odjechać wraz ze swoim pociągiem. Skoro już tu jesteśmy,
kiedy zamierzasz wyjechać? Tak, ponieważ teraz możesz przemieścić swój pociąg możliwie jak najszybciej. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już? To prawda, ale już ten czas leci. Bardzo dziękujemy, panienko, za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję, panowie. Trzymajcie, oto wasze pieniądze. Sprawdziłam, jest wszystko. Ach, dziękujemy. Nie trudno zdobyć dolar. Widzisz, jesteś prawdziwą bizneswoman. Nie tylko ja jedna. Dobrze się z tobą załatwia interesy. Teraz otwórz śluzy, albo nie możemy ci pomóc. Dlaczego jej nie otworzyliście? W sumie to wcale nie trzeba być geniuszem. Ma vorvat pensi rosesto, di kleina madam. No se se je mar, ales non comprendo, en allora caput, en andere bordel. Zir zwar moi. On bum telefonieren, caput, caput. Mój mąż mówi, skomplikowane instrukcje. Nie rozumiem zasad. Mój mąż wściekły, bardzo wściekły. Teraz telefon zepsuty, kaput. Zaczyna mnie to irytować, więc co zamierzacie zrobić? Czekamy na mechanika. Ja nie mam na to czasu. Pójdę sprawdzić, musi być jakiś sposób na uruchomienie mechanizmu otwierającego. Weź klucz, żeglarz zawsze potrzebuje klucza do śluzy. Dzięki. Halo? Pomyślałam wczoraj o tobie, bo zobaczyłam to fantastyczne futro. Ubierasz się ciepło? Ludzie w obcych krajach nigdy nie wiedzą, jak ubrać się odpowiednio do pogody. Mamo, tak miło, że się martwisz, ale u mnie jest wszystko w porządku. Trochę tu wieje, ale nie martw się. Chodzi o to, że... Kiedy wracasz, Frank marzy, by cię poznać. Frank? Och tak, twój śpiewak. Więc spotykacie się... Zgadniesz, jaką wczoraj mi zrobił niespodziankę. No, chyba mi się nie uda.
galę dobroczynną zorganizowaną przez... och, kogoś tam. Namówili go, by zaśpiewał kilka starszych utworów ze swojego repertuaru. A na koniec poprosił mnie, bym wyszła na scenę. Wyobrażasz sobie? Ja, twoja matka, na scenie przed tysiącem ludzi? Och, szkoda, że mnie tam nie było. Mam nadzieję, że niezbyt wzruszające. Och, nawet za bardzo. Zwłaszcza, że nie byłam u fryzjera i nie miałam odpowiedniej sukni. Frank obiecał, że następnym razem się tym zajmiemy. Och, jest taki ładniutki i ma najsłodszego małego... Z pewnością, mamo. Tak bym się cieszyła, gdybyś się z nim spotkała. Kiedy jest następna gala? Zapominam ostatnio o wszystkim. Z pewnością zgubiłabym głowę, gdybym nie miała jej teraz w chmurach. Uważaj, maleńka. Lata dopędzą cię szybciej, niż zdążysz się obejrzeć. Będę na nie uważała, mamo. Miło usłyszeć twój głos. Kocham. Ja też, mój mały ponczusiu. Hej, tam, na łodzi. Guten Tag, schöne Mademoiselle. Mój mąż mówi, witam młodą damę. Chce pani z nami porozmawiać? Dobrze, już wiem. Wiem, jak działa śluza. Podprowadźcie więc swoją barkę do śluzy, a ja zajmę się mechanizmem. Gottverdum. Das ist eine echte Ladies. Alle toi, range alle Dingen und obligados die Dame. Ach, seid content und zurück again. Co powiedział pani mąż? Pospiesz się, spieszno nam znów drogę. Dobrze już, dobrze. Spotkamy się po drugiej stronie przy moim pociągu. Pasuje wam?